Sekretarz stanu USA Mike Pompeo 15 sierpnia podpisze umowę o współpracy wojskowej. Potwierdził to oficjalnie szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczelski. Mike Pompeo zapowiedział kilkudniowe tournée po krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W poniedziałek lecę z wizytą do Republiki Czeskiej, Słowenii, Austrii i Polski. Te kraje są wielkimi przyjaciółmi Ameryki. Oczekuję, że będzie to bardzo ważna i owocna podróż. Do Polski sekretarz stanu USA dotrze 15 sierpnia na stulecie Bitwy Warszawskiej. Wizyta ma uczcić pamięć o jednym z największych w historii triumfie polskiego oręża. Z drugiej strony Mike Pompeo podejmie ważne rozmowy polityczne. Sekretarz stanu USA spotka się z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy będą dotyczyć kwestii wychodzenia z epidemii, bezpieczeństwa sieci 5G oraz inicjatywy trójmyślnej. Morza Polska i Stany Zjednoczone potwierdzą też silny sojusz militarny. Mike Pompeo, również jako reprezentant Donalda Trumpa, będzie w Warszawie podpisywał umowę o współpracy wojskowej między Polską a USA. Negocjacje umowy niedawno się zakończyły. Jest ona wypełnieniem woli prezydentów Polski i USA wyrażonej w deklaracjach podpisanych przez obu przywódców w ubiegłym roku w Waszyngtonie o zwiększeniu obecności armii amerykańskiej w Polsce, także w sensie dowództwa 5 Piąty Korpus Dowództwa Amerykańskiego to dowód na trwałą współpracę i pomoc ze strony wojsk amerykańskich, podkreśla były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To jest jeden z elementów jakby zakorzeniania na trwałe z punktu widzenia militarnego wojsk amerykańskich. Tej gwarancji, że to nie jest kwestia doraźna z punktu widzenia geopolitycznego i militarnego. Ale to jest jeden z istotnych elementów dowodzenia siłami amerykańskimi w Europie. A to z kolei jest kluczowe dla bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w związku z zagrożeniem militarnym płynącym ze wschodu, wskazuje Antoni Macierewicz.